subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Gość Radia 7. Dzień dobry Państwu, Adam Ejnik, witam w audycji Gość Radia 7. Dzisiaj moim gościem jest pan Wiesław Chrzczon, prezes Mławianki Mława. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, witam radiosłuchaczy. No, mieliśmy spotkać się, porozmawiać o Mławiance i porozmawiamy o Mławiance, ale spotkaliśmy się w trochę smutnych okolicznościach, panie prezesie. To smutno, mam wiadomość dla kibiców Mławianki, bo piłkarz, który wrócił do nas do Mławy, kolega Stryjewski, zmarł mu tata i chciałbym w tym momencie złożyć wyrazy współczucia i kondolencje dla całej rodziny Stryjewskich. My też dołączamy się do tych wyrazów współczucia. No są takie smutne chwile w życiu. Panie prezesie, wróćmy jednak do tej Mławianki, do naszego klubu z Mławy. Zaczniemy może od tego. Poprzednia runda rozpoczęła się ze sporymi apetytami. Skończyła się na czwartym miejscu. Oczywiście szanse jeszcze są na awans, ale już trochę ten entuzjazm osłabł, prawda? No nie do końca bym powiedział, że entuzjazm zostaje gdzieś tam w tyle. W dalszym ciągu jedyne, jakie jest nasze marzenie i wyjście z sytuacji, to jest awansować. I robimy wszelkie kroki ku temu, żeby tak było. Były słabsze sparingi, ale już teraz po tych treningach, które były siłowe, wytrzymałościowe, przechodzimy do lżejszych treningów i już widać efekty na boisku. No, może graliśmy z zespołami okręgówki, ale to z takiej samej klasy jak my. Zwycięstwo było bardzo wysokie, nie będę już mówił. Zaraz wrócimy do sparingów, świetne mecze, ale to pierwsze założenie. Cel ciągle jest jeden. Cel jest ciągle jeden, awans do czwartej ligi. Dobra, to przechodzimy do sparingów. Odbyło się ich kilka. Trochę niefortunnie na początku, przegrana z Jeziorakiem 1-5, ale to nie był zły sparing. To był bardzo dobry sparing w wykonaniu zawodników. Oczywiście, tak jak było hasło rzucone, że nie było w tym dniu akurat zawodników rezerwowych i dopóki zespół nasz był w pełni siły, no było na boisku 1-1, gdzie nie wykorzystaliśmy wiele sytuacji do zdobycia bramki i można powiedzieć, że jakbyśmy prowadzili 4-5 do przerwy, to taki wynik by był sprawiedliwy. W 70 minucie wchodzi 7 zawodników doświadczonych Jezioraka i po jednej, drugiej bramce i można powiedzieć, że wszystko poszło w tym kierunku, że zawodnicy po prostu spuścili głowy i przestali grać. Ale 12 zawodników to... No właśnie, to było najgorsze i w dalszym ciągu pracujemy nad tym, żeby się wzmocnić i są tego efekty, bo na przykład w ostatnim sparingu już nas było 17. Także już można... Czyli to się zmienia. Ostatnie sparingi, fantastyczne wyniki. Kryształ Glinojeck i drużyna z Rybna. Tak. Proszę o nich opowiedzieć parę słów. Pierwszy sparingu no, wygraliśmy 11-1, gdzie naprawdę gra się zmieniła i praktycznie widzą tą kibicę, widzi to zarząd, że ta gra i po prostu, można tak po piłkarsku powiedzieć, gramy do przodu. Nie cofamy piłki, tylko staramy się atakować, szybkie ataki i to przynosi efekty w postaci bramek. To samo odbyło się w meczu z Rybnem, gdzie zespół Rybna, trzeba powiedzieć, że nie był to słaby zespół. To jest zespół, który jest na pierwszym miejscu okręgówki w Warmii i Mazurach, gdzie można powiedzieć, że będąc na sparingu u nich latem, zremisowaliśmy tam 3-3. Teraz widać efekt pracy po prostu z nowym trenerem i wynik 12-0. A jakby było 15 czy więcej, to też by po prostu mogło być. Sam Masiak 4 bramki strzelił. Tak, Masiak strzelił 4 bramki i Masiak, można powiedzieć, że grał jako obrońca, a strzela bramki. I dlatego w dalszym ciągu zarząd poszukuje obrońcy, a wręcz liczymy na to, że Masiak wróci do przodu do gry, bo jest to typowy napastnik. Dobra, to prześledźmy te formacje. Czego jeszcze brakuje Mławiance, żeby do tej rundy rewanżowej odrobić tę stratę? Bo jednak kilkupunktowa strata jest. Bramkarz. Bramkarz uważam, że jeżeli popracuje jeden i drugi z bramkarzy, które są, powinny być efekty, ale no, nie zasypujemy gruszek w popiele, nie będę owijał w bawełnę, poszukujemy jeszcze bramkarza. I właśnie jakie są wyniki tych poszukiwań? Coś się dzieje? Dzieje się. W ostatnim sparingu też był chłopiec 18-letni, nawet o dziwo z Polonii Bytom, gdzie też jest tam uczestnikiem szkółki piłkarskiej akademii i trenuje w zespole trzecioligowym.
ale że jest tutaj z okolic Ostrołęki, chciałby się przenieść i był na tym sparingu i można powiedzieć, jesteśmy zainteresowani, tylko jest teraz kwestia, czy w tym momencie klub go puści, bo decyduje właśnie klub. W tym okresie przejściowym, zimowym tego okienka klub, czy puści zawodnika. Rozumiem. Formacja obronna. Czy tutaj są luki? Na pewno mamy luki. W dalszym ciągu też szukamy obrońców. Jestem po wstępnych rozmowach też z obrońcami, no ale nie będę w tej chwili mówił nazwisk ani skąd, żeby po prostu... Bo nas słuchają inne kluby. Inni słuchają i różnie to może być, bo problem w klubach z zawodnikami jest taki sam w innych klubach, jak i u nas. A ci zawodnicy, którzy są? Jest kilku doświadczonych. Jest kilku Domkowski. Doświadczonych obrońców. Jest pan Koprucki, jest Wozyński, no teraz Masiak, który bardzo dobrze rozgrywa piłkę na obronie, jak również gra w przodzie, jest Dąbkowski, doświadczony zawodnik też, który gra. Oczywiście młodzi też zaczynają grać. Jaworski bardzo dobrze rozgrywa zawody, to jest też młodzieżowiec w dalszym ciągu. Także wrócił Wróblewski Łukasz, podjął treningi, to jest też dobry obrońca, dobry zawodnik. Także uważam, że małymi kroczkami tworzymy zespół. Dobra, przejdźmy do linii pomocy. Ona taka wiodąca jest, ona ciągnie Mławiankę. Dlatego Mławianka strzela bardzo dużo bramek. Jak wygląda sytuacja na ten moment w pomocy? No nie jest źle, można powiedzieć. Mamy tych pomocników. No oczywiście bardzo liczymy na powrót kolegi Stryjewskiego. Ma kontuzję, ale przy dobrej pracy po prostu z lekarzami i z masażystą prawdopodobnie jeszcze 2-3 tygodnie i stanie na nogi. Czyli pojawiły się plotki, że to więzadła? Tak, było to jedno więzadło, drugie było uszkodzone, ale w tej chwili się masażysta nim zajmuje i po tych pierwszych po prostu masażach stwierdził, że będzie dobrze. Czyli niedługa przerwa. Niedługa przerwa. To bardzo dobrze. Proszę wymienić tych pozostałych pomocników. Tutaj mogę powiedzieć, że jest kolega Tomczak, jest kolega Wróblewski. Kapitan. Tak, kolega Wróblewski jest młody. Uciekło mi w tej chwili nazwisko młodego, ale za moment one wpadnie. Z tych ludzi praktycznie mamy możliwość rozwijania się, bo też będą dochodzić inni młodzi, których stawiamy na nich. Nie będę też jeszcze, nawet i ostatnio na sparingu był Ukrainiec. Młody chłopak, bo oczywiście stawiamy na młodzież. To jest młody chłopak, student, który przyjdzie do Mławy, można powiedzieć, za darmo. Także nie ponosimy z jakichś kosztów utrzymania, kosztów przejścia z klubów. Po prostu to są zawodnicy, którzy idą do nas, można powiedzieć, za przysłowiową złotówkę. Czyli wzmocnienia też się szykują w tej formacji? Tak, w dalszym ciągu szukamy i jest blisko, że będą. Żądła teraz napastnicy. No, uważam, że bardzo dobrze trafiliśmy w jednego młodego człowieka, który też jest studentem, kolegę Piaseckiego, który grał w Szasniszu, był zawodnikiem Glinojecka i Mławianka po prostu, można powiedzieć, że ściągnęła go do Mławy. W tej chwili już jest zawodnikiem Mławy. To jest duży plus. Oczywiście jest Lemanek, który może grać, też nie wymieniłem go w pomocy, jak również może grać i w ataku. Także tutaj... No i Masiak. No i ten Masiak, który jest naprawdę człowiek, jeżeli trenuje, to jest w tej chwili w gazie, po prostu będzie grał. Jest Cieślak, też młody chłopak, który przyszedł z Polonii Warszawskiej, był wcześniej zawodnikiem, już gra drugi sezon u nas. Także robimy wszystko, żebyśmy po prostu mogli stworzyć dla Mławy naprawdę zespół, dla kibiców, dla miasta, żeby to miasto reprezentować godnie. Rozumiem. Chciałbym jeszcze, skoro mówiliśmy o zawodnikach, chciałbym jeszcze przypomnieć o trenerze, bo tutaj też nastąpiła zmiana. Jak pan ocenia tę zmianę na plus? Trenerem w tej chwili jest kolega Włodzimierz Kownacki. Ma doświadczenia w prowadzeniu zespołów dłuższy czas już i ma trenera UEFA. Bo jest całkiem inne treningi, inne zaangażowanie zawodników w treningach i oczywiście to, co mówiłem, że nie jest to gra do tyłu i od tyłu, tylko to jest gra do przodu, na szybki atak. Także dzięki szybkim atakom wychodzą, stwarzają się sytuacje dla naszych chłopaków i strzelają bramki. No. I to ile? Postraszyliście rywali? No, staramy się i w dalszym ciągu będziemy się starać, żeby nie tylko straszyć, ale wręcz i wygrywać z nimi.
i tutaj wymienił pan nazwiska, a no chyba musimy ten problem zahaczyć. Zabrakło nazwiska wieloletniego kapitana, też trenera przez jakiś czas, Macieja Rogalskiego. Kibice, słuchacze pewnie by chcieli się dowiedzieć, co jest grane, że jego tam w tym zespole nie ma. I tutaj muszę powiedzieć, że zostałem zaskoczony. I to nie po raz pierwszy, nie przez pierwszego z zawodników, którzy grali w Mławiance, że nie wiadomo dlaczego odchodzi z klubu, rezygnuje z tego klubu i idzie grać o klasę niżej, bo czasami nie podobają się tym zawodnikom trener. Jak pytam się, co jeszcze innego, nie mogę powiedzieć. Ostatni przypadek z Maćkiem Rogalskim, no zdziwi mnie bardzo, bo jeżeli zalecenie zarządu klubu jest, żeby w rozgrywkach zakładowych nie grali w Kalówce nasi zawodnicy, jestem na hali, gdzie wszyscy o tym wiedzieli, a pan Maciek się rozbiera. Grzecznie powiedziałem: Maciek, co ty robisz? Stwierdził, że on będzie grał. No, to mnie zaskoczyło i bardzo zapytałem: Maciek, no to co ty wybierasz? Grać w zakładówkach czy w pierwszym zespole? Cała rozmowa. Maciek się pogniewał, na drugi dzień przyniósł ubranie i zdał. Zdał strój sportowy? Tak. I dla mnie to jest ta dziwota, że muszę powiedzieć, trudno, muszę i powiem to, że bardzo się dziwię tym zawodnikom w większości, bo muszę powiedzieć, że nie tylko gra w piłkę, ale ten klub na wszelkie strony po tym chłopcom pomaga. Pomaga załatwić pracę i dostają pracę, i to dobrą pracę. Pomaga finansowo, pomaga klub, żeby ktoś zdobył kwalifikacje większe, trenera wyższe, inaczej mówiąc, i za to klub płaci pieniążki. O dziwo, jest w każdej chwili dla tych zawodników, jak kontuzja, płacimy za to pieniążki, za badania lekarskie, za USG, rezonansy. Uważam, że dany zawodnik, z tych, co podchodzili, kilku, nie będę już mówił nazwiskami, ale najbardziej się zdziwiłem Maćkowi, że tak potraktował nasz, niby kibice mówią, niektórzy oczywiście, że ikona mławskiej piłki, no to ta ikona pokazała rogi. Tak się nie postępuje z klubem, który umożliwia człowiekowi rozwijanie się, umożliwia pracę i umożliwia powiększanie swoich wartości jako trener. A nie lepiej siąść do stołu, siąść do rozmów i w jakiś sposób zażegnać konflikt? Uważam, że bardzo chętnie możemy rozmawiać z każdym. Jestem skory z każdym rozmawiać. Tylko nie na zasadzie przymusu, że ktoś mi narzuca, że on tylko ma rację i on tylko, a nie zarząd. To nie jest taka prawda. I nawet w każdej chwili mogę siąść do stołu w każdym jednym miejscu i rozmawiać po to, żeby było dla dobra to klubu, a nie ani dla mnie, ani dla kogo innego. Zawodników. No, słyszymy tylko pana głos, nie słyszymy głosu Macieja Rogalskiego. Bardzo też jesteśmy ciekawi, co on na to by chciał powiedzieć. Zamkniemy ten temat w tym momencie. Panie prezesie, czyli na wiosnę warto przychodzić na stadion Mławianki na ulicę Kopernika, bo drużyna będzie grała dobrze, a zespół będzie dążył do wywalczenia awansu do czwartej ligi. Serdecznie zapraszam kibiców, wszystkich kibiców. Zapraszam nie tylko kibiców, ale zapraszam wszystkich mieszkańców Mławy na mecze Mławianki. Te mecze będą darmowe. Nie będzie żadnej opłaty za mecze. Także uważam, że będziecie mogli państwo naprawdę mieć troszeczkę przyjemności, satysfakcji z gry naszych piłkarzy i wspólnie, uważam, dojdziemy do tego, że będziemy mieli w Mławie w czerwcu czwartą ligę. 14 marca przeciwnikiem będzie Mazowsze, Jednorożec. Liczymy, panie prezesie, na zwycięstwo. Moim gościem był prezes Mławianki Mława, pan Wiesław Chrzczon. Dziękuję. Serdecznie dziękuję, panie. Była to audycja Gości Radia 7. Adam Ejnik, do usłyszenia. Subskrybuj nasz kanał i bądź na bieżąco. Radio 7.